Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Musiałem jakoś tak inaczej się przywitać, bo już za każdy raz tak ciągle gadać, no to można się w końcu znudzić, nie? No ale nie zamierzam. Dobra, mam dwa kamienie kowalskie na poziomie 5, czyli mógłbym coś ulepszyć, ale wiecie co, chyba jeszcze poczekam z tymi upgrade'ami. Nie powiem tak, chciałbym ulepszyć woal na 5 level i mieć lepszą katanę jeszcze bardziej, no ale jak już mam to ulepszyć, to wolę to od razu na plus 9 ulepszyć. No niestety, do tego potrzebuję innych kamieni kowalskich, też ponurych. Więc na razie, jak mówiłem, lecimy z tą biblioteką. Okej, my coś teraz otwieramy, czy przerabiamy całą tą, czy cała wieża jakby się teraz, jak u Jindosha, ta jego rezydencja się przetygowuje. Dobra, posąg zostawiamy oczywiście. Oznaczyłem sobie też miejsca, gdzie są kolejne questy do wykonania. O kurde! Okej, tego nie było wcześniej. Holy shit. Dobra, ale jakby... Jak tu zeskoczę, to... Dobra, to się liczy jako... Normalna podłoga, w sensie normalna, czytaj, nie zjeżdżam. What the flaming fuck! Dziękuję, mniej tych łap, tym lepiej. Ponury kamień kowalski drugi. A możecie wydropić lepsze? Mistrz Miriam! Ej, stary, myślałem, że ciebie to już mam z głowy! Oczywiście. Stary, kto padnie szybciej? Ty od tych błyskawic, czy ja od tego łuku? No raczej odpowiedź jest szybka i prosta. Aha, no tak. Czyli widzę, gościu dalej stosuje tę samą taktykę. Czyli na spierdolkę. Lub jak to inni lubią mówić, na partyzanta. Dobra. O! Jakiś lepszy itemek tam jest, więc z chęcią go zgarnę. Więcej takich widm. Ej, wiecie, to by było zajebiste, gdyby księżycowy woal mógłby na przykład absorbować taką magię, nie? To by było po prostu zajebiste. Albo gdyby była po prostu broń taka specjalnie stworzona tylko po to, żeby rozprawiać się z takimi iluzjami, typu wiecie. Walniesz raz i one-shotuje iluzję. Naprawdę super by to było. Maska pewności siebie. Zwiększa mistycyzm o 3 punkty. Maska z ustami zaszytymi złotą nicią. Kiedy Radagon poślubił Renale, nakazał karyjskim nauczycielom magii nosić te maski. W ten sposób wszystkie ich sprawy miały pozostać ściśle prywatne. Okej. Okay. Mam szczerą nadzieję, że nie słyszycie teraz gitary elektrycznej w tyle, ale jeśli słyszycie, no to przykro mi, brat sobie gra, no a ja niestety nie jestem w stanie zmusić go do tego, żeby przestał. No ale liczę, że wam to nie przeszkadza. Jakie to jest kurwa głupie, dlaczego ta błyskawica nagle znika? Ja czuję, że to jest dalej błyskawica, nie? No ale jakby hello! Od kiedy błyskawica nagle po prostu znika, jak będzie leciała przez dłuższą chwilę? Bo jeszcze strzał jest po nim? Pięknie. Klarowność. Takie zaklęcie zdobyte.
Tylko teraz takie moje pytanie, czy to był prawdziwy ziomek? Czy to była jakaś iluzja? No bo pamiętajcie, że już w sumie raz tego typa chyba zabiłem. Dobra. Buffik jest buffikiem, więc niech jest włączony. Rękawice Rey Lucarii. Tutaj co? Przed tobą kłamca. Czyli pewnie ktoś pisał o niewidzialnej ścianie, czy tam iluzorycznej. Dół, spróbuj tego. No stary, kurwa, nie pomyślałem o tym, nie? Żeby tutaj zejść, naprawdę. Jezu, jak to dziwnie wygląda, kurde. My teraz jakby chodzimy po suficie po prostu, nie? Serio, mam iść coraz niżej? Czy teraz to była taka podpucha po prostu, żebym po prostu się zjebał w przepaść? W ogóle wyczytałem gdzieś, że pominąłem jakiegoś questa dla maga, który miał mi dać taką fajną barierę jako zaklęcie. Tylko, że no nie bardzo wiem, gdzie się ten typ znajduje. Ale wiem, że muszę mu dać ten klucz do Rey Lucarii. Tylko muszę jakiś drugi znaleźć na dachu tej akademii. Tylko, że mam wrażenie, że teraz to już będę chyba trochę za bardzo fabularnie do przodu, żeby to się naliczyło. Ale kto wie, może jeszcze nie jest za późno. Dobra, no wrogów na razie nie ma, to mi jest bardzo na rękę. Czyli zakładam, że muszę zejść normalnie na windę. Z kamienny świetlik, czyli no pierdoła, nieistotna dla mnie. Uważać. Tu. Świętoodporna suszona wątroba, czyli też pierdoła. Ja w ogóle mógłbym te niektóre rzeczy, które są tego do konsumpcji, które są mi zbędne, mógłbym je sprzedawać tak naprawdę. Co, jedziemy na górę? Nie, jedziemy w dół. Okej. Okay. Muszę to oczywiście odesłać, jak będę chciał iść dalej, no bo... Wiadomo, co się stanie, jak będę chciał tu potem wrócić, nie? No raczej nie przeżyję. Zajczu? Aha, to nie może wrócić. Okej, dobra. Czyli to chyba się ten... Czy to chyba samo tam się na górę wycofa. Jezu, zaś jest ciemno jak w dupie. Pochodnie, proszę. Rzućmy trochę światła na tę sprawę. Okej. Tworzymy? O dziwo, tak. Oho, jest cutscenka. Nie podoba mi się to. Sorry, dupnąłem w popit. Okej, jesteśmy u podnóża, powiedzmy, tej wieży. To akurat dobrze. I jest miejsce łaski. Bardzo ładnie. To mi się bardzo podoba. Jest też trochę więcej światła. Nawet nie wiecie, jak mnie irytuje to, że on teraz gra, nie? I to nie tak, że on gra źle, bo gra naprawdę dobrze, tylko po prostu nie lubię takich durnych przeszkadzajek, kiedy nagrywam. Wiadomo, to jest niby pierdoła, nie? Ale niestety mnie ta pierdoła irytuje. Okej, dobra, na razie puste. Mogę przyznać konia? Mogę, dobra. Przecież przebiegniemy szybciej przez ten mościk. O, dzień dobry! Proszę, proszę, ciebie się tu nie spodziewałem. To był który? To był... nie apostoł. To jest szlachcic, apostoł to był ten chudy. Czekaj. Teraz się możemy potykać. Akurat mu krwawienie jeszcze weszło. Oh, come on. Dziękuję.
O, nice! Cały set boskiej skóry. To mi się podobuje. Czekaj, czy do kompletu jeszcze szlachcic się... Kurwa, nie szlachcic, tylko czy apostoł się do kompletu jeszcze pojawi. Ej, ale też sobie pytanie, czy to jest osobny taki typ, który po prostu też ma rangę szlachcica? Czy to jest cały czas dwóch tych samych, z którymi ciągle się napierdalam? Bo to jest bardzo dobre pytanie. Dobra, nie no, wyposażenie. Zobaczmy ten set. No, oczywiście jest gorszy. Kaptur ze zszytych kawałków gładkiej skóry. Podskórny tłuszcz sprawia, że jest gruby i miękki. Noszony przez szlachtę boskiej skóry. Szlachta ta jest najprawdawniejszymi apostołami, o których powiada się, iż przyjęli nieludzką fizjologię. Nieróżni od tygla, są złotym drzewem w najczystszej postaci. Okej, okay, tutaj. Szata ze zszytych kawałków gładkiej skóry. Podskórny tłuszcz sprawia, że jest gruba i miękka. Noszona przez szlachtę boskiej skóry. Znaną z kasaków o siedmiu obliczach. Ciekawe, czy to są oblicza zmatowieńców, czy kogoś innego. Wzmacnia inkantację szlachetnej obecności. Czyli zakładam, że chodzi o inkantację czarnego płomienia, tak? Szlachta ta jest... Dobra, to już jest powtórka. Ria Lucaria bez znaczenia. Tutaj też było, czy podobnie. Tutaj dla was z poprzedniego odcinka jeszcze, no ale... akurat zbędne, dosłownie, niż w przenośni. Dobra, szybka podmianka talizmanów, żeby za więcej podleczyć się, czy podleczyć, żeby sobie więcej zregenerować tego. No i wracamy tutaj. Okej, okay, czyli nie, no na razie jest chyba tylko i wyłącznie sam szlachcic. Tak, szlachcic, dobrze teraz powiedziałem. Okej, okay, czyli taki po prostu mini bosik to był. Tutaj już koń momentalnie jest blokowany, ale mamy boską wieżę Liurni. Tak więc super. No i dobra, tylko pytanie, co ja tu w sumie zrobię? Jakby okej, mam dojście do wieży. Ale czy ja w samej wieży mogę zrobić cokolwiek? No bo jakby ja nie mam runu, który mogę tutaj... aktywować. Co to był za czarny pasyw w tym? Bo to raczej nie błąd... ten błąd grafiki. Bo fakt, pokonałem Renale, ale od niej mam wielki run nienarodzonych, który jakby... no... mocy swojej nie utracił, no bo cały czas używała go Renala. To pytanie, co ja tutaj znajdę? Czy wizerunek runu, z którym będę musiał tutaj później wrócić? Czy może coś jeszcze innego? O kurde, ty w ogóle tu nie ma palców! To jest jakiś legendarny przedmiot. Ty, to nie jest Godwin, nie? Nie, chyba nie. Przeklęty znak śmierci i dziedzictwo astrolożki. Pokaż mi to. To będzie wyżej. Zwiększa inteligencję dziedzictwa astrolożki. Talizman z wyrytym wizerunkiem legendarnej królowej, czyli zakładam Renali. Młoda astrolożka wpatrywała się w nocne niebo podczas przechadzki. Podczas swych podróży zawsze była w pogoni za gwiazdami, potem ujrzała księżyc w pełni i po pewnym czasie stała się królową. Tak, chodzi o Renale. Opis tego to potwierdza. Zobaczmy w takim razie jeszcze te znamie. Czy ten znak śmierci, czy cokolwiek to było. Tak, przeklęty znak śmierci. Znamie klątwy wycięte na porzuconym ciele księżycowej księżniczki Rani. To jest Rani?! To jest ciało Rani?! Holy shit! Jaka jest moc tego runu?!
Znamie klątwy wycięte na porzuconym ciele wiedźmy rani. Nazywa się je też półkolistą raną stonogi. To znamie klątwy zostało wycięte w chwili śmierci pierwszego półboga i powinno było mieć kształt okręgu. Jednak w tej samej chwili zginęli dwaj półbogowie, co rozbiło znamie klątwy na dwa półokręgi. Ranie była pierwszą w gronie półbogów, których ciało zginęło, podczas gdy Książę Śmierci stracił tylko duszę. Proszę, proszę. Czyżby Książę Śmierci to Godwin? No bo z tego, co się orientuję, to właśnie Godwin jest bogiem jakby bez duszy, nie? Kurde. Ej, wiecie co? Jestem teraz trochę ciekawy, jakby wyglądało ciało Rani przed... Znaczy... Dobra, może teraz zabrzmi trochę jak simpowanie, ale nie, nie jestem tutaj simpem, jeśli chodzi o Rani. Lubię tę postać ogólnie. Fajnie wygląda, fajny ma koncept i tak dalej. Ale... No patrzcie, ona na oko, to ona jakby stanęła na dwóch nogach, to ona jest od naszego bohatera większa, no tak co najmniej o jego połowę. Jak ona wyglądała za życia, powiedzmy? W sensie jako normalnie półbogini, a nie jako tylko jest swoja dusza w lalce. No ciekawe. Dobra, oznaczyłem sobie też miejsca, gdzie mogę spotkać Milicentę oraz Złotą Maskę i brata Korchyna, więc najpierw lecimy tutaj, bo tutaj jest pierwsze miejsce, gdzie mogę ją spotkać. Drugie jest za tym. Drugie jest za tymi młynami. Ona gdzieś tu powinna stać. Na jakimś klifie. Tylko nie wiem konkretnie na które, więc to jest do ustalenia jeszcze. O, okej. Okay. Dobra. Szybko ją zlokalizowałem. No to akurat na szczęście dla mnie. Mogę już zaznaczyć. Czołem. Ah, we meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The Scarlet Rot has stilled since last we met. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. I proszę, miałem nosa do tej protezy. Are you giving me this arm? Thank you. I am in your debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Jeśli ta proteza jest tą samą protezą, którą nosi Malenia zamiast swojej ręki, to myślę, że na spokojnie ci się uda. Dobra, ona się już powtarza. Tutaj kwiecie Zaltus tego do zebrania. Tutaj tylko i wyłącznie dla testu chcę zobaczyć, czy jak usiądę, czy ona zniknie, ale jestem prawie pewny, że to się stanie. Zobaczmy. Ta, zniknęła. Okej. Okay. No i drugie miejsce. Zaraz tutaj, po pokonaniu Szlachcica Boskiej Skóry, na wzgórzach Młynarzy. Nie pewien, lubię nawet takie akcje, kiedy mogę po prostu progresować kolejno te questy. Chociaż no nie powiem, z jednej strony wolałbym też to progresować w miarę jak fabuła, czy jak jest to dawane. No ale niestety, Elden to jest na tyle duża gra, że no... Nie ma bata, żebym to tak po prostu znalazł na własną rękę. O, właśnie. Tak i szukałem i widzę, że na szczęście nie jest gdzieś bliżej tego, tylko zaraz tutaj. Nie, ale fajnie wygląda ta proteza. Oh, we meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. Chciałbym, tylko niestety jest jeden problem. W momencie, w którym teraz się to odblokowuje, w sensie teraz, po daniu jej protezy wcześniej, dobra, w sumie od razu, jak ona już jest sprawna, to można ją wezwać do jednej albo dwóch walk. Jak daję jej protezę, do dwóch kolejnych. Ale problem jest taki, że wszystkie te walki już ukończyłem. Bo jest to walka właśnie ze szlachcicem boskiej skóry, z apostołem boskiej skóry,
z tym... stąd, z tym bossem. Jak on się kurde nazywał? Żmijem magmowym? I jeszcze z jakimś, którego też pokonałem, tylko teraz nie pamiętam, który to był. No ale niestety, cztery walki, do których mogę ją wezwać, przepadły. Nie zobaczymy, jak walczy. No chyba, że możemy ją gdzieś jeszcze zawezwać na Górach Olbrzymów, bo dalsza część jej questa wiedzie właśnie na Góry Olbrzymów, na które ja niestety aktualnie się jeszcze nie wybieram. A nawet jeśli się wybiorę, no to problemem jest to, że ciężko będzie się dostać konkretnie tam, gdzie ona jest. Między innymi dlatego, że nie mam mapy, na ślepo nie będę tu biegał. No i właśnie, jak kurde dojść w to miejsce? Bo też właśnie, zachodnie mury stolicy, ale to jest tutaj pod spodem. Dobra, zobaczmy, czy z sanktuarium by się udało wejść na gałąź i potem po gałęzi jakoś zeskoczyć niżej. Oczywiście w taki sposób, żeby nie zginąć, no bo to jest dość kluczowe. Konia niestety nie przyzwę, a to byłoby dość pomocne, no ale... jak powszechnie wiadomo, nie wszystko można mieć. Zobaczmy, ja bym musiał iść gdzieś tam. Gdzieś tam. A dobra, to nie, to na spokojnie tam dojdę. A, pierwszy! Nagolenniki strażnika. Powoli progresujemy. Spoczy. Dobra, jak już tutaj zejdę na poziom gruntu, no to będę bezpieczny. Dobra, no nie zejdę tak bezpośrednio stąd, no bo tu bym potrzebował konia. Konia nie zawezwę. No ale tam, jak dojdę, no to już też będzie ok. Czyli proszę, nawet jeszcze lepszą sobie opcję na cofkę wybrałem. No bo gdybym się cofnął do tamtego, to musiałbym znowu całość tego przejść i zwalczyć z większością wrogów. A tak sobie po prostu od razu przejdę od tylca. O, chociaż... nie, tak. Bo to jest gdzie to miejsce łaski? To jest tam? A to nie, dobra, to nie. To jednak z tego miejsca łaski byłoby chyba trochę szybciej. No ale, never mind. Najważniejsze jest to, że dotarłem do tego miejsca, a nie to w jaki sposób. Czy ja tam kurde byłem? Sądząc po tym niezebranym itemie, to raczej nie. Dobra, tu nie było tej walki z tym wielkim... tym? Nie, to nie tu. No ale miejscówka jest podobna. Wiecie, chodzi mi znowu o te wielkie takie sękate gówno, które już zabiłem jako bossa i dwa razy jako takiego mini bossa. Przecież dla mnie... w sumie ja na tego nie tak jako mini bossa, to jest po prostu twardszy mob. Bo mini boss jeszcze ma chociaż jakieś swoje ataki, powiedzmy specjalne, czy cokolwiek, co go wyróżnia. Dlatego jest właśnie mini bossem. What? Tu? Uświęcone ostrze, ładnie. Czyli kolejne wartości, jeśli chodzi o... o kurwa, ej, jakieś takie znajomość to właśnie wydało. Holy shit! To twierdza kopsi w klej normalnie. Na mój miecz mamy gest. Run bohatera poziomu pierwszego. Jocie dupce. Dobra, to prawie na pewno nie jest sama twierdza, ale może to jest jakby, wiecie, jaka pierwsza lokalizacja twierdzy. Łuk runiczny. Tutaj. I tu patrzcie, i tu jest ta posiadłość. Bo jak tutaj, no tutaj zejdę i tam jest ognisko. Co nie? Tak jest. Kurde. Zobaczmy z tej strony, co się kryje.
Ale patrzcie. Wszystko pootwierane, jakbym tu już był. No i albo ktokolwiek inny. Remedium wezwania palca, czyli dla mnie przedmiot totalnie bezużyteczny. Będą te? Nie, ale jest jakby były. Oho, proszę. Są ciała. O, proszę. Druga z sześciu klątw siewu, jakie wiem, że są do zebrania. Czy te, jakie musimy zanieść do naszego koleżki łajnożercy. Tylko, że akurat z nim jest o tyle problem, że nie mam bladego pojęcia, gdzie on się konkretnie znajduje. Wiem tylko, że jest pod tą całą stolicą, nie? No, ale nie wiem, jak konkretnie się do niego dostać. Zobaczmy tutaj. Czy będą palce? Nie. Jest za to tron. A na tronie... zaszyfrowany miecz. Czy to jest broń? Tak, to jest broń. Ukryty miecz, który dwa palce dały zmatowieńcowi okrągłego stołu. Ostrze to bezkształtna sekwencja runicznych inwokacji. Żadna tarcza go nie odeprze. Dawni czempioni zbierali się w twierdzy okrągłego stołu, gdy dwa palce szczyciły się sztuką... jeszcze sztuką krasomówczą. Nie mam tego pojęcia, co to jest. A ich ciała były wciąż pełne wigoru. Unikalna umiejętność, niepowstrzymane ostrze. Napełni szyfrowe ostrze światłem, by je wydłużyć, po czym wykonaj nagły, zamaszysty atak. Nie można tego zablokować. Dobra, nie, czekaj, ja sobie to aż muszę wygooglować, nie? Coś tutaj ciekawego. O, to do przesłuchania na pewno będzie. Czy krasomówstwo? Co to kurde było krasomówstwo? Bo to nie jest brzuchomówstwo, nie? To jest coś totalnie innego. Kraso... krasomówstwo... Aha, dobra. Czyli tłumacząc na język bardziej prosty, krasomówstwo to jest po prostu umiejętność dość kwiecistej mowy. Czyli mówiąc jeszcze prościej, jest to umiejętność nawet podchodząca pod manipulację. Ponieważ osoba krasomówcza jest w stanie wywierać naprawdę bardzo duży wpływ. Dlaczego ja tu zaskoczyłem? Dobra, zobaczmy, czy się uda stąd faktycznie przejść. Właśnie szybciej. W tą stronę muszę iść. Ja, dobra, o wiele szybciej jest stąd. No ponownie jest problem taki, że nie mogę użyć tego, ale dobra. Pomóżmy sobie natomiast zaklęciem. Żeby się z tym czymś nie męczyć. I teraz tak, najpierw tutaj. Chociaż... Nie, wróć. Nie muszę nic tutaj takiego robić, bo mnie interesuje tylko i wyłącznie dojście tutaj na górę. Tu już mógłbym móc przywołać konia. Gra nie pozwala. Czemu? Nie mam lewego pojęcia. Okej, to było bardzo perfekcyjne podwójne wyminięcie ataków. A to... to chyba zaboli. Tak. Wow! Jezus, myślałem, że mi pod teksturę wpierdoli, ale na szczęście nie. Ej, to było bardzo ładne. Dobra, lecimy władcy. Prawie na full. Dobra, coś z tej strony ciekawego. Kolejny taki ziombel.
Przesnikujmy się. I backstab? No nie zabiję go, ale za to powinno mu mocno naładować krwawienie. No niestety zabiłem go równocześnie, kiedy wszedł efekt, no i trudno. Talizman rytualnej tarczy. Nie tu, tu. Co to daje? Zwiększa obronę przy maksymalnych punktach zdrowia. Nie. Ja w ogóle nie rozumiem takich i pierścieni, i tych. Nie rozumiem takich pierścieni w DS-ach, nie rozumiem takich medalionów tutaj, nie? Po co mi zwiększenie obrony przy pełnym zdrowiu? Nawet gdybym robił no-hita, skoro właśnie zależy mi na tym, żeby nie dostać w ogóle damage'a. Przy deflesie jeszcze jest to w jakimś stopniu do wzięcia, ale też no, na deflesie też bardziej zależy na tym każdemu, żeby po prostu wykonywać odpowiednie ataki. Znaczy ataki, uniki w odpowiednim momencie, żeby po prostu nie dostać bardzo w pysk. A najlepiej, żeby w ogóle nie dostać w pysk. Więc dlaczego tutaj takie, kurde, dziwne akcje zachodzą, że tworzy się takie durne rzeczy? W sensie, wiecie, jak mamy zwiększenie ataku przy... The Erd Tree, heart of the Golden Order, lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Oh, was that you? Sorry, I hardly noticed. I'm a little shaken since the Master ceased his movements. The Master's reflections had heightened as we neared the Erd Tree. While still a precise calculus, the rhythms grew increasingly wild until he simply ceased. Now the Master is facing quite the puzzle. The Golden Order is founded on the principle that Marika is the one true god. However, the name of Marika's second husband, King Consort Radagon, also appeared. Who exactly was Radagon? The Master is stumped. His finger has remained still ever since Radagon's name was discovered. Curse my mediocre mind. The Master only has me. And here I fail him. Nice! Jakąś nową ma. Dysk światła. Wystrzeliwuje pierścień światła na wprost rzucającej osoby. Jedna z inkantacji fundamentalistów Złotego Porządku. Tworzy krąg świata, wystrzeliwuje go na wprost. Zanim krąg zniknie, wraca na pozycję w pobliżu osoby rzucającej. Te inkantacje można stosować wielokrotnie. To prezent od młodego Mikeli dla jego ojca Radagona. Okej. Who exactly? The Master is his finger has remained. But oh, the Erd Tree. Why must we were on the... Na pewno się już powtarzam. Praktycznie powiedział to co mu powiedział, zanim tutaj przyszedłem. Maska, zakładam, w ogóle nic nie powie. No nie. Nic a nic. W ogóle zauważyliście, że maska wygląda po prostu jak pusty z DS-ów? Dla mnie to jest aż szokujące. Nie powiem, że to jest kopiuj-wklej, jeśli chodzi o wykorzystanie modelu, no bo jednak zakładam, że jakby się tę maskę zdjęło, no to wyglądałby nieco inaczej. Nawet stąd widać, że trochę się różni. No ale nie mogę się oprzeć temu, że no patrzcie, no wygląda jak pusty. W ogóle co on teraz robi, nie? To jest też takie pytanie. To jest jakby, nie wiem, to jest salut, czy oddanie tego? Czy oddanie czci? W sumie, może kinda both? Dobra, czyli... Coś z Radagonem jest tu potrzebne. Dobra, tego akurat nie wiem, gdzie mam się udać, więc... Może warto to sprawdzić. Dobra, już wszystko wiem. Musimy się cofnąć do komnaty sypialnej królowej, bo okazuje się, że tutaj obok jest przejście na dach. I z tego dachu da się fajne rzeczy... Znaczy, nie zaraz z dachu, no ale obok. Się znaleźć parę fajnych fandów. W tym właśnie
Modlitewnik, w którym znajduje się to, co jest mi potrzebne. Tylko jeszcze muszę znaleźć potem posąg właśnie Ratagona, na który muszę to wykorzystać. O, to. Tam to muszę zgarnąć. Coś, co już widziałem chyba, jak tu szedłem pierwszy raz, ale finalnie nie zdecydowałem się tego zdobyć. Zobaczmy. O, tutaj coś jeszcze jest. Skrzynuni, co konkretnie. Łuk złotego drzewa. Ciekawe, czy lepszy. Święto obrażenia zadaje. To może być ciekawe. Długi łuk w stylistyce złotego drzewa. W dawnych czasach, kiedy wiara i bitwa szły ręka w rękę, broń ta została stworzona, by pasować do złotej strzały. Obrażenia zadawane przez wszystkie strzały zależą od wiary. Użycie strzał nasyconych świętością ujawnia jego prawdziwą wartość. Okej, okay, czyli łuk, który wyraźnie ci mówi, używaj na mnie konkretnej strzały, a będzie lepszy efekt. O, kolejny jakiś fajny przedmiot. Niebieska rosa. Okej. Okay. O, przy okazji skrót sobie odblokowałem. Spoko. Zobaczmy. Tutaj co się znajduje. Zasady złotego porządku. Okej, okay. Czyli mamy modlitewnik, który musimy dać do... dać Korchynowi. No i on nas oczywiście nauczy nowej inkantacji. No, nowej. Nowych właściwie inkantacji. Dobra, nie no, nie będę tutaj biegł znowu między tymi frajerami. Idziemy tędy. To było w tę stronę. Ponownie wyciszamy kroki. No i biegu się. I znowu bym ten sam błąd popełnił, nie? I znowu bym leciał, kurde, na górę jak skończony idiota. No ale na szczęście w miarę szybko to poprawiłem. Teraz spróbujmy się też uporać z tym ziomblem w miarę szybko. Tak, najpierw się błogosławimy. Potem elektryzujemy broń. No i jazda. No. Dobra, tylko uniknę też przypadkowo. A, okej, okay, buffik. To się buffu, ja cię zabiję po prostu krwawieniem. Brawo ty, downie. Chyba nie przemyślałeś do końca tej akcji. Dziękuję. O, młot wojenny i nagolenniki pojedynkowicza. Zobaczmy. Lepsze raczej nie będą. Dokładnie. No jakieś mega gorsze też nie są. Nagolenniki owinięte wężami z brązu, noszone przez gladiatorów, których wygnano z koloseum. Właściciel staje się trochę łatwiejszym celem dla wrogów. Wąż jest uważany za zdrajcę złotego drzewa, a publiczność zachwycała się widokiem tłuczenia i obijania tych wizerunków z brązu. Okej. Okay. I jeszcze broń. Bo najpierw to. Młot stworzony z dużego kamienia przymocowanego do metalowego trzonu. Pierwotnie narzędzie kowali. Podobno sztuka kowalstwa pochodzi od olbrzymów. Broń zadaje duże obrażenia dzięki samemu swojemu ciężarowi. A to jest jednoręczna broń czy dwuręczna? Jednoręczna, okej. Okay. I młot wojenny, czyli to co zgarnęliśmy przed chwilą z tego typa. Żelazny wielki młot przeznaczony do walk gladiatorów, używany przez tych, których wygnano z koloseum. Jest tak ciężki, że może zmiażdżyć zbroję i tego, kto ją nosi. Ryk samochwały. Ogłoś swoją obecność chełpliwym rykiem, zwiększa siłę ataku, obronę i szybkość regeneracji energii. Ej, to fajny buff akurat. Chyba bym sobie taki popiół wojny znalazł, który by mi to dawał. Okej. Okay. A i ta osełka jeszcze. Ta osełka jeszcze jest do sprawdzenia. Kluczowe itemy. Niżej. To jest to tutaj.
Uświęcone ostrze z wygrawerowanym szyfrem może służyć jako osełka. Kiedy nadaje się właściwość za pomocą fizycznych lub złotych popiołów wojny, można wybrać dodatkową właściwość święty lub błyskawic. Okej, okay, ale wiecie, co jest dla mnie ciekawe? Mamy czarne ostrze, które daje zatrucie, krwawienie albo okultystykę. A dlaczego nie daje buffa związanego z tą przeznaczoną śmiercią? Bo to się aż prosi, żeby czarne ostrze mogło to robić. Albo dla kontrastu czarny płomień. Też byłoby to spoko. Oh, was that you? Yes, the master is still seized. And after coming all this way, why now? This is a volume of incantation. It's good to see your enthusiasm. Indeed, I will happily take it off your hands. Okej, okay, tutaj widzę, że to było... Kurde, nie zobaczyłem opisu tego! No dobra. No to istotne. Zobaczmy, co my tu mamy. Kręgi światła Radagona. Jedna z inkantacji fundamentalistów Złotego Porządku. Dowód wdzięczności dla Mikeli od jego ojca Radagona. A okej, okay, czyli Mikela stworzył to dla ojca, ojciec dał mu to w podzięce. Tworzy złoty krąg światła i strzela nim na dużym obszarze. Ładowanie zwiększa zasięg. Mimo to młody Mikela porzucił fundamentalizm, który nie był w stanie wyleczyć z gnilizny toczącej malenie. Tak powstało czyste złoto. Okej. Okay. I prawo regresji. Inkantacja fundamentalistów Złotego Porządku. Jeden z kluczowych fundamentów. Leczy wszystkie negatywne stany, rozprasza efekty specjalne i wykrywa wszelkie rodzaje mimikry. Fajna rzecz. Fundamentaliści postrzegają Złoty Porządek przez pryzmat mocy regresji i przyczynowości. Regresja to przyciąganie znaczenia, wszystkie rzeczy nieustannie pragną się do siebie zbliżać. Intrygujące. No i dobra, i to jest jedna rzecz, czyli właśnie zdobycie tego, ale druga rzecz to zlokalizowanie posągu, na którym mam tego użyć. Tego, no akurat to jest ta rzecz trudniejsza, no bo to akurat nie mam dla tego pojęcia, gdzie się znajduje. Chociaż w sumie? Gdzie mi tam mignęła na tym, te sanktuarium. Zobaczmy, czy tutaj jest może ten posąg. Zobaczmy. Jak tak patrzę, to nie. Ale dobra, już sobie ustawię to zaklęcie przynajmniej. A, jeszcze te dwa zaklęcia są te z poprzedniego odcinka, które sprawią, że broń chyba staje się niewidzialna. Dobra, to mogę wyrzucić. Kurde, wytestowałem te zaklęcia. Tak naprawdę, bardzo chętnie. Zawsze to po jednym slocie zajmuje. Dobra, to wyrzućmy jeszcze te dwa. Dajmy tak, tutaj dysk, tutaj to i tutaj prawo regresji. No i zobaczmy, najpierw tak na sucho, jak to wygląda. Okej, okay, podobnie jak to wyglądało w DS-ach 3, tam był, no, nie powiem, że identyczny czar, ale był bardzo podobny. Okej, okay, naładować tego nie mogę, no ale też to jest spoko rzecz. Teraz to drugie, czyli kręgi światła. Użyte tak po prostu, mamy takie dupnięcie, a naładowane. To samo, tylko tak jak było powiedziane, na większym obszarze. No i prawo regresji. Aha, tak po prostu. Okej. Okay. Spoko. Tutaj, no tu jak spanę, to prawie na pewno zginę, więc nie będę testował. Nury Kamień Kowalski, poziom 5. Dzięki, mordeczko, że to dla mnie przechowałeś. No i... O! Tutaj coś jest. Czy ja już tu byłem? Dobre pytanie. Ja byłem. Bo jest tutaj. Jest tutaj. Nie, tak? Tak? Nie? Nie, nie byłem! Czekaj! Nie było mnie tu chyba! Bo ja tutaj na górę wlazłem po tych. Wlazłem po tych. Po tych gałęziach właśnie. Gdzie ja tu zjadę w takim razie? Okej, okay, to znamy. A i patrzcie! Mamy nasz posąg zapewne, na którym muszę użyć tej regresji.
Się akurat perfumiarzek musiał odwrócić, no. Święty Smar, sztuk 2. Proszek Mirandy i pączkujący jaskiniowy mech. Dobra. Zobaczmy jeszcze, co się tutaj dalej kryje. O, proszę. O, jest kolejny rycerz Tygla. Mam nadzieję, że mi przydzwonił. Kurde, backstab miał być. Okej, udało się. Dobra, a czekaj, jak użyję teraz prawa regresji, to co by się stało? Chyba nic. Czyli muszę wyczuć moment. Okej, to było totalnym przypadkiem. Ale mamy to. Złota bariera. Zobaczmy od razu wszystkie zaklęcia. Czyli najpierw to niewidoczne ostrze sprawia, że oręż w prawej ręce staje się całkowicie niewidoczny. Jeden z nocnych czarów z Celi Miasta Magii sprawia, że oręż w prawej ręce staje się całkowicie niewidzialny. Czar ten można stosować w ruchu. Celieńscy zabójcy używali go, by wyglądać na nieuzbrojonych czarodziejów. I niewidoczna forma sprawia, że rzucająca osoba staje się częściowo niewidzialna. W czasie jazdy efekt ma też... działa też na wierzchowca. Bardzo fajnie. I salienscy zabójcy korzystali z każdej możliwości, by ułatwić sobie pracę. Spoko. W ogóle to jest... ta mgła nocnej służki to jest pewnie taki sam efekt czaru, jak ta mgła, którą użyłem w pewnym momencie w DS-ach 3 przed stróżami otchłani. Tutaj klarowność jeszcze z tego odcinka. Jeden z czarów karyjskiej rodziny królewskiej zmniejsza nagromadzenie snu i szaleństwa. Czar ten można stosować podczas ruchu. Okej. Też fajne. Tego, że jaki minus? Że wymaga to oczywiście skupienia. Więc w teorii mogę to używać w nieskończoność. W praktyce no to już zależy. I tutaj złota bariera. Jedna z inkantacji kultu złotego drzewa. Znacznie zwiększa negację obrażeń magicznych rzucającej osoby i pobliskich sojuszników. Tą inkantacją posługiwali się czempioni złotego drzewa podczas pierwszej i drugiej wojny liurniańskiej, kiedy rudowłosy Radagon dołączył do Herosów. Okej. Okay. Dobra, zanim wrócimy oczywiście do samego posągu Radagona, który sprawdzimy oczywiście, to zobaczmy, czy coś tu się jeszcze kryje dalej, ale widzę, że nie. Czyli to była taka zamknięta lokacja po prostu. Tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć żuczka i zawalczyć sobie z rycerzykiem Tygla. No i oczywiście osobną kwestią jest sam ten posąg, który musimy potraktować, zdaje się, tym zaklęciem. Te wiadomości zobaczmy. Tylko regresja ujawnia tajemnicę. O, i to jest na banku twórców wiadomość. Czas na inkantację. Dokładnie. Bo chyba tylko twórcy potrafią użyć takiego. Takiej zbitki. Więc użyjmy prawa regresji. Czy może muszę to stąd wykorzystać? Ale chyba nie. A jednak. Czy musiałem wstać w konkretnym miejscu? Oj, proszę! To jest, zdaje się, Marika. Uwaga, czy jak teraz użyję ponownie zaklęcia, to posąg znowu się zmieni w Radagona? Nie, czyli to jest takie jednorazowe. Okej. Okay. To jeszcze przeforsujmy to sobie do końca tego... Znaczy, do końca. Do końca to za dużo powiedziane. Po prostu przeforsujmy sobie to tak lekko po prostu do przodu. No bo dalsza część tego questa znajduje się w Górach Olbrzymów. Czyli w miejscu, do którego jak na razie dostępu nie posiadam. O, a patrzcie, myślałem, że się zmieni w Radagona znowu ten posąg. A jednak został jako Marika. Chyba, że to muszę powiedzieć teraz jemu. Tak. Radagon to Marika. Całokształt do tego porządku. Mamy gest. Coś powie? Oczywiście nic. A on? What on earth did you do to the master? Well, not that I'm complaining.
Master's finger moves again, resuming his cogitation. More than good enough for me. I haven't the words to thank you. So I'd like to pass this on to you instead. A glimpse into the heart of the Golden Order. Documented by yours truly. Co mi dał? A, inkantację jakąś nową. Okej. Niezmienna tarcza. Zwiększa odporność w tarczy w lewej ręce na przypadłości i właściwości. Jedna z inkantacji fundamentalistów Złotego Porządku. Podstawą fundamentalizmu Złotego Porządku są dwa pojęcia. Jednym z nich jest prawo regresji, do którego nawiązuje ta inkantacja. Okej, czyli buff dla tarczy. To jeszcze raz, co to buffuje? Odporność na przypadłości, czyli ogólnie na zatrucie, krwawienie, szał i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest inkantacja, która broni mnie przed efektami statusu i pewnie tak samo jak w poprzednich DS-ach jest zaklęcie, które po prostu buffuje tarczę. Co nawet nie wiem, czy nie mam takiego zaklęcia w ogóle przy sobie. Zresztą, może nie tu, no ale może mam go schowanego już w tym. Może mam go schowanego w skrzynce. Ale dobra, czyli wynika z tego, że to będzie wszystko na ten moment. Jedyne co mi zostało, to najwyżej odwiedzić jeszcze hobby poza nagraniem, te dwa miejsca, bo autentycznie nie wiem, czy opłaca się to pokazywać na odcinku. No ale w katakumbach zawsze może coś być. No ale dobra, ewentualnie po prostu odkryję miejsce, wyjdę, odkryję drugie i będę miał takie dwa szybkie, dwa punkty na fast travel, żeby nie zajmować aż tyle czasu tym moim łażeniem i szukaniem tego. Tak więc to będzie ok. Tutaj chyba w Lindel też mam wszystko odkryte, ale to jeszcze z mapką sprawdzę, czy czegoś tu nie ominąłem. No, głównie mnie interesuje ta lokacja, która gdzieś się znajduje na mapie podziemi właśnie w tym miejscu, a do której dostęp też ma gdzieś tu być. Tylko, że niestety na razie to mi się skończyły pomysły. No, ale jeszcze ewentualnie tu może to być, no ale czy to faktycznie tu jest? Hell no. Znaczy, nie wiem, więc przekonamy się ewentualnie w kolejnym materiale. Tylko, że mówię, najpierw się przeniosę tu i odblokuję sobie te wejścia. Więc dobra, zacznę sobie od tego. No i cóż, ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia aż się musiałem przeciągnąć. W kolejnym materiale zagrajmy w Elden Ring, w którym zjedzimy sobie być może dwa lochy. I dojdziemy tutaj. Jeśli jest to dojście pod ziemię, to zajebiście. Jeśli nie, no to już mi się skończą. No to już kończą mi się opcje. Tu? Czy ja? Tak. Byłem, mijałem to. Miałem coś ciekawego. Dobra. Czyli na plan na kolejny odcinek. To zwiedzić. Ogarnąć te dwa. No a potem będzie zabawa. Tak więc ode mnie to tyle. Ty, to w sumie się tutaj przeteleportowałem, skoro muszę iść tu. Tej rzeki pipią tych wód, żeby sobie to odblokować. Bez sensu zrobiłem. No, spod góry Galmir muszę przecież przejść. No ale dobra. Teraz już tak na poważnie i na serio. Ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!